Prezentacja Volvo V70, trzecia generacja, model poliftowy, 2,5 turbo, flexi fuel, 231 koni, 2000, tutaj 10 rok. Auto z bardzo niskim przebiegiem jak na Volvo, zaledwie 142 tysiące kilometrów, wszystko serwisowane od początku do końca, ostatni serwis wykonany przy 130, także zbliża nam się wymiana oleju, filtrów w tym egzemplarzu. Dlaczego jest to niski przebieg? Jest to bardzo niski przebieg z uwagi na to, jakie przebiegi są dostępne tych samochodów na rynku. Zazwyczaj jest to ponad 200 tysięcy albo grubo ponad 200 tysięcy. Tutaj jest to naprawdę egzemplarz z jednym z najniższych przebiegów, jakie do tej pory mieliśmy, jeżeli chodzi o model V70, a tych V70, jak wiecie, jak nas obserwujecie, mamy bardzo dużo. Także jak ktoś szuka z niskim przebiegiem, no to jest okazja kupić takie auto. Wersja Momentum, czyli mamy półskórkę, cztery elektrycznie podgrzewane fotele, przód, tył, poliftowa kierownica, Bluetooth, przebieg widać dokładnie, 142 706, skrzynia manualna sześciobiegowa. Tak wygląda kontrola centralna, konsola centralna, fotel kierowcy praktycznie jak nowy, zero przetarć, wytarć, pęknięć. Drugi komplet kół, alufelgi 16-calowe, oryginalne Volvo. Opony ładne, z kolcami, można sobie kolce powyciągać, śmiało jeszcze na tych oponach pojeździć. Felgi też bardzo ładne, niezniszczone. Samochód bezwypadkowy, lakierowane trzy elementy, prawe przednie drzwi, prawy tylny błotnik. Jakaś przycierka parkingowa naprawione w Szwecji z ubezpieczenia, także nic groźnego. Samochód bardzo fajny, cena nie będzie niska, no bo jest bardzo niski przebieg tego auta. Jeżeli ktoś szuka tańszego, to też mamy, tylko z większymi przebiegami, 200+. Tutaj za to auto w granicach 44 będzie do zapłaty, już na gotowo po opłatach. Także jak ktoś szuka z małym przebiegiem 2,5 turbo, to myślę, że mamy z najniższym przebiegiem w całej Polsce, także zapraszamy.